Raz, dwa. Widzowie, Darkest Dungeon, kolejny odcinek. Ostatnie, te wszystkie poprzednie odcinki, które widzieliśmy, widzieliście poprzednich dni, poprzednich dnia. No, były nagrywane pół roku temu. Darkest Dungeon to jest, kurwa, wzód na dupie. Strasznie długa gra, jestem... Dużo się zadziało w międzyczasie, bo naprawdę porobiłem te bossy. Większość z tych bossów już dwa razy zabiłem, niektóre pewnie nawet i trzy. W tej gierce mam, słuchajcie, ze 100 godzin. A przed nami jeszcze fantastyczna zabawa, Mam ze 300 tysięcy siana, bo tak się jakoś widzowie uzbierało. I jak już przeszedłem jakiś pewien próg siana, to jest tak, że ja nawet wychodzę z wyprawy z niczym, to i tak mi zarabia siano, no bo mam ten bank, który 5% zarabia, czyli za każdym razem, kiedy wracam, nawet z niczym, to i tak dostaję 15 tysięcy siana za friko. Więc trochę się siana nazbierało. Dzisiaj jest plan. Upiorny pieniarz, baron. No i to wszystko pewnie na dzisiaj, bo akurat te misje zapewne będą długie. Więc co, przygotujmy naszych kompanów do wyprawy. I tyle. A no i widzowie, gildię ulepszyłem na maksa. Nie wiem, czy to w poprzednich odcinkach mówiłem, bo nagrywałem je pół roku temu. I kowala też na maksa ulepszyłem, jak coś. Chodźcie się moi kompani. Ulepszę wam wszystko, co mogę. Na fulla. No to co, widzowie? Pieniacz, idziemy i możesz porzucić tej misji. No kurwa, powiem wam, że jak się wypierdolę postaciami na 6 poziomie, to chyba... Skoczę z mostu. Czekajcie, żeby oni wszystko mieli ulepszone. Macie? No kurczę, no macie. Wszystko na maksa jest. Takie są tutaj rzeczy. Pamiątki, czy jak to się tam nazywa. Błyskotki. No są petarda. Jakieś legendarne, jakieś zajebiste. Wszystko im powłożyłem. Naprawdę mam nadzieję, że oni się tu nie wypierdolą. Go! No wydaje mi się, że jo. Idziemy. Czy jest sens brać jakiś prowiant i tak dalej? Wydaje mi się, że tam chyba nie było sensu brać prowiantu. Serum możemy wziąć, bo może on zatruwać. Nie pamiętam, co on robił. Właściwie to ja, kurwa, wszystko na maksa wezmę, że to wszystko wykupię. Pochodnie? Nie wiem, no bierzemy te pochodnie? Nie pamiętam. Czekajcie, że sobie sprawdzę. Tak, bo pochodnie możemy wziąć. Krew, bo oni mają tutaj pragnienie, więc ich trochę zboostujemy. Te pochodnie, no weźmy te pochodnie. Zresztą ja mam siana, kurwa, tyle, że akurat jeśli chodzi o siano, to mnie to nie interesuje. Żarcie, no raczej nie będziemy potrzebować, ale serum, bandaże pobierzmy na maksa, naprawdę wszystko, ile to wlezie, te wszystkie lecznicze zioła, bo to się może przydać. Pył odłamka, a na razie zbastujemy. No i co? Myślę, że lecimy. Za mało krwi? Jak to za mało, kurwa, krwi? Dobra, dacie radę. Nikt nie umrze. I nie ja. Ci, którym dane jest przetrwać to spotkanie, zyskują niekiedy wyjątkowe nawyki. Witam. I pamiętam, że jak chyba rozwaliłem gniazdo, jak się rozwalało gniazdo, to z tego co... Co to jest, kurwa, za damage? Z tego co, widzowie, pamiętam, to jak Uspokój się, pyk, cyknij sobie krew, zabandażuj się. Z tego co pamiętam, jak rozwalałem gniazdo, to jedyne co dawało, to błyskotki fajne i dużo siana. Na siano nie narzekamy, a pieniacza byśmy pokonali, także stakujemy na nim krwawienie. No bo tutaj ma 95 krwawienia, ale ja mam 140 bazowego, więc może się to uda. Oj, kurwa. Ty. To jest jakiś żart? Witam serdecznie. To żart? Tak zwany? Kres, no wypij. Lubsnij sobie nawet to jeszcze. Odporność na zarazę, odporność na wszystko. I leczenie albo wyrok. No ja myślę, że leczenie, bo on się za wypierdoli, ty. Po jednym ciosie, na hitka. No i tu oczywiście co? Tak zwana pełna pizda. Rąbnięcie czy raz? Co będzie lepsze? Rąbnięcie. O kurwa. O kurwa. No bije trochę. W ogóle tego by trzeba było do przodu przesunąć, no. O! No, kurwa i miodzio. Pragnienie. Pyk. No i co? Kara boska. Chłopie. Możemy też wzmocnić siebie w sumie na sam początek. To chyba nie będzie najgłupsze. Ochrona plus 30? No dobra, weźmy to. Zróbmy tak. Cyk. To jest na jedną turę tylko? Bo ja nie wiem, czy to w sumie robić. Nie wiem, czy to jest na jedną turę, ale... Zróbmy też tak. Na razie się poulepszajmy. O kurwa, to jest na 7 tur. Na 4 tury. Ło, dobra. I tutaj leczonko. I tu wam. Teraz on jak uderzy? Za jeden. Niezły cios. A ja tutaj mam ulepszoną celność teraz.
Chociaż no 38% na trafienie. Tragedia, kurwa. To nigdy niczym nie trawi. O, i unik. No i miodzio. I cios. Dobra, zostanie rozgryziony taktycznie. Dobrze, że wziąłem te ulepszenia. Wydaje mi się, że one dużo dadzą na walkę z bossem. To właśnie na samym początku tą jedną turę sobie odpuścimy. I nastakujemy różne ulepszenia. Czy ja teraz, jak ich ulepszę, to on będzie miał szybkość plus 4 i celność plus 10? Zobaczmy. Bo w sumie za... O kurwa, dobra. Czyli tak się walczy w tej... Tak się gra w tą grę. No, krwawienie, ale to dla lamusów jest. Tutaj leczonko. Dobra, jakieś ciosy wali. Tutaj od razu bandaż, przydało się. Zemsta na siebie. Kurwa. No co nie jak tak, walnij. Chodź się dupca, ale masz chujową celność. Kurwa, dużo ty. Mimo tego, że ja mam celność plus 10, krytyki, nie krytyki. No tutaj... No ulepszamy siebie ile wlezie, nie? Chyba na maksa. Żeby oni mucili. Tutaj leczenie może zróbmy tak na razie, za 9. I ty walisz ciosa. 48%, znowu nie trafił. Kurwa. O psychę się raczej nie martwimy. To, że on uciekł do tyłu, to jest gorsza informacja, ale dobra, podbieg. No i co? Kara boska za 19. Co się stało? Kontynuuj. Uciekł? Ale dobra, dostałem wszystko. On se uciekł, a ja dostałem wszystko. Kurwa. I zobaczcie, ile on mi rzeczy sprzątnął. Kurwibątk. O, ale tu są miodzio. No to są piękne rzeczy. Biegłości leczniczych plus 30. Obrona, ochrona plus 25. Chłopie. Wszystko. Pieniarz rozdupcony. Ruchot ze złotem? Nie. Zaskoczeni mnogością kosztowności bibelotów, które odkryto pośród odstraszających piór porywaczy, świadkowie jeli debatować, czy nie warto wyprawić się do legowiska bestii. Znowu, kurwa, przed chwilą z tamtą wróciłem, żeś do chuja mać. O kurwa, dwa razy, a co to jest za ciekawości? O, rozdęte krucze oko. Ja bym poszedł jeszcze tym składem, jeszcze raz w sumie, najchętniej. Tylko niech sobie oni trochę odpoczną. Bardzo fajny składzik. Kurwa, zajebiście się grało. Chyba ktoś mi umarł. Bez 28 na 29. Z braku krwi. No badaczkę zarazy to ja bym kurwa wziął, tylko nie na tym poziomie akurat. Nie na pierwszym levelu, więc odpuścimy. Błyskoteczki mogą nawet u nich zostać, tak jak są. Nie będę ich ściągał, bo w sumie po co. Dobra, ty se po tego pogamblujesz, ty pogamblujesz. Kudeczka ktoś? Nie? No to co? Medytacja? Samobiczowanie, no niech będzie. A my? My co właściwie? A my to chyba się powinniśmy teraz na barona udać. I tak chyba zrobimy. Czy ja mam jakiegoś gościa, co stakuje zarazę? Średnio, a taki by się przydał. Kurczę blaszka. I tą by się przydało, bo ona osłabia cel, że minus 28 odporności na zarazę. A ona przydatna na stakowanie zarazy. Więc kurwa, ten skład to bym taki średni akurat na barona mam aktualnie. Ja bym sobie tam poszedł i przede wszystkim pozwiedzał różne rzeczy. I trzymał się na razie jak z dala, kurwa, od barona jak leci. Jak idzie. To może pójdziemy to? Po raz pierwszy, najmroczniejszy loch. Nie no, nawet nie mam takiego składu, to na kolejny odcinek. Kurwa, to trzeba coś jeszcze zrobić tu. Maba Jagę już rozdupcaliśmy, Knurzego Króla też, Nekromantę też. No kurwa, trzeba iść na barona. Tylko no, baron mnie rozdupcy. A tam mnie rozdupcy, widzowie. Idę jeszcze pograć, zleveluję ją na czwarty poziom i wtedy pójdziemy na barona. I zrobimy sobie ją skład, to będzie jedna laska. Hilek, albo chuj z hilkiem nawet. Później walniemy tą. Ją. I jakiegoś koksa na pierwszy ten. I tego na przykład. I to będzie składzik. Taki pod zarazy, żeby stakować jak pojebani. Ale teraz to ja muszę się udać po kurwa zapasy winiarza. Oczywiście to widzowie, jak ja tam idę, to wam nie będę pokazywać, bo to nie ma co. Biorę jakieś zajebiste te błyskotki, jakie tylko mam i idę tam ich rozpierdolić, ale to nie będę wam pokazywał, widzowie. Widzimy się już, jak pójdziemy na barona, czyli dnia dzisiejszego albo jutrzejszego, nie wiem, kiedy zdążę to nagrać. Widzowie, mam tyle godzin w tej gierce, a teraz się zorientowałem, że na czwartym poziomie
i trzecim poziomie, tam kurwa dokładnie ten sam poziom ulepszenia. I tak samo z Kowalem, że na tym poziomie i na tym poziomie, to jakby kurwa ten sam poziom jest. To po co ja mam maksować ją? Lecimy na Barona, ulepszyłem wóz wróżbiarki na maksa, bo on nic praktycznie nie kosztuje. I co jeszcze? To mogę w sumie ulepszyć. No i to też na maksa, co nie jak tak. Po coś mam te pamiątki wszystkie. Na razie mi się do niczego nie przydają. Baron! Uje! Teraz trzeba jeszcze błyskotki. A nie, już pododawałem. Baron! A i widzowie, pewnie nie mówiłem, a jest to jedna z ważniejszych informacji. Na Twitchu streamy codziennie. Prawie. I że możesz zostawić lajka, komentarz, suba. I wpaść zobaczyć Rewinda i na Discorda tam różne powiadomienia i kurwa interakcja jakaś, więc możesz tam wejść. Dobra, biorę jakieś 4 łopaty, jakieś w kurwę bandaży by się przydało pewnie, naprawdę w kurwę, bo to przecież dziedziniec jest. Tutaj tego owego, mega dużo pochodni. Nie, dobra, odpuszczę może tych bandaży i pochodni, bo to nie ma miejsca. A i łopaty, łopaty, najważniejsze. 5 łopat, łobady, łobady ważne. No coś takiego zrobimy. Takim idziemy składem, tak wyglądają postacie, let's go. Użyjemy jedno zaproszenie, idziemy prosto do Barona. Nie wiem, czy tu jest tak, że jeżeli pokonam Barona, to jakby nie będę już mógł wejść na dziedziniec, nie wiem. Mam nadzieję, że nie, bo ja też wiem mniej więcej, gdzie ten Baron jest, bo już to kiedyś widziałem na mapie, to raczej tego już nie odwidzę. Więc trzeba widzowie iść prosto, na dół. W sensie w momencie, w którym zaczynamy, to idziemy jakby cały czas prosto, tu gdzie teraz pokazuję wskaźnikiem, cały czas prosto. My się tam widzowie teraz udamy. Wcześniej sobie zwiedzaliśmy, jak byliśmy tutaj, a bo ja tu mam kres, to wypij i ty pragnienie, cyk. Wcześniej jak tu byliśmy, to cały czas szliśmy w różne inne miejsca, żeby trochę pozwiedzać mapy. No ale idziemy do tego Barona, bo ja tu widzowie kurwa odcinki nagrywam, to trzeba w końcu skończyć tą serię. Więc mam nadzieję, że Barona nie będzie trzech etapów Barona, bo się trochę wkurwię. I się nagle okaże, że 3 razy muszę pokonać potężnego włodarza Fame ma. Tu działa mi 33%, tam 20%, nie pamiętam. Mamy całkiem pokaźne dużo rzeczy. Raczej Baron nie powinien być jakimś turbo wielkim problemem dla nas. Jest dość daleko, ale nie aż tak daleko. 13 jakby tych miejscówek musimy przejść, a na razie jesteśmy na 5. Będzie 6, 7. Tych musimy przejść 13. A, my najpierw klucze musimy pozbierać. Jakieś żółte bramy? O kurwa, widzowie. To nie takie łatwe. Najpierw musimy iść do 5, o kurwa. 8 i w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem i w dół idziemy, czyli nadal prosto. O kurwa, to sobie jednak widzowie, to będzie długi odcinek. Jednak se trochę pochodzimy. Dobra, walka. Jak widzicie, mamy dużo zarazy, przynajmniej taki był plan. Stakować zarazę kurwa ile wlezie. To jest mój plan na wygranie z Baronem. Niech będzie chory, nie będzie w MMA. Mamy gości, którzy obniżają odporności na zarazę. Mamy gości, którzy stakują tą zarazę jak pojebani. I mamy gościa, który tankuje wszystko co wlezie. Myślę, że jesteśmy kurwa bezpieczni. Myślę, że nawet może uda się w tym runiku walnąć. Jak nie, no to pójdę się przejść kurwa po mapie i wrócimy tu jeszcze raz dzisiaj. Dzisiaj Baron będzie klękać. O kurwa, ile rzeczy fajnych. To se wypij. O, wyłącznie trendowaty. No fajne akurat. To bym sobie zostawił. To za to. No i to za to. O. Odporności? Zaraz za 100%, ale będziemy mu to zmniejszać. No, myślę. No, już że ma minus 30, więc to jest kurwa petarda. Składzik. Składzik petarda jest. Możemy go przyciągnąć. Czy my chcemy go przyciągnąć? Już to zacząłem widzowie rozkminiać taktycznie. To my chcemy tak naprawdę robić w tej gierce. Chyba nie musimy tego. A tak pójdę w przód? Pójdę w przód. Czy coś to zmieni? Nie. Idę go. On sam pójdzie do przodu w końcu. Coś tam bije. Coś tam celność minus. Spoko. Tyle to ty sobie możesz, chłopie. Tak o. Nie będę robił. Okej. Okay. Odporność nie siadła, ale tym razem. A mogę go dać do przodu, bo będzie. Dzięki temu bym przecież uderzył tym ziomem, zapomniałem o tym. Ale, no chodź do przodu. No. Ty się tak hilniesz, nie? Chyba. A, obronę se walniesz, kurwa, niedobrze. Tyk. Stakujemy, stakujemy. Już 6, kituwa. Co mogę tu zrobić? Mogę się wykidować za 3 HP.
Zawsze to 3 HP i trochę stresiku. No z nim już na samym początku się mierzyliśmy rozgrywki. Zaskoczyło mnie to wtedy. Ale nie tym razem. Dobra, chodź tu, kurwa. Uniemożliwiono gardę. Wow, nice. No tutaj zaraza. Zaraza to postawa. Takowanko. Odporność na zarazę, żeby miał 0%, żebyśmy to nastakowali jak pojebani. Dobra, nie damy rady, ni chuja dzisiaj tego skończyć, a nie ma takiej szansy nawet. Ty, ja myślałem, że my prosto do Michała Barona idziemy, a tu się za postacią wypierdolę każdą. I się skończy. Mogę mu dupsnąć? Nie mogę. Mogę mu skillowa dupsnąć, ale to chyba zarazy. Tak zarazy. Pyk. Już ma 0% na odporność tej zarazy, więc... No i co, i cyk. No i tu jest problem, tak zwany. Tyk. Coś tam się ukryje, coś tam jakąś odporność. Ale to no to jest problem akurat. Ona już ma tam wrota śmierci. Zrobimy tak i nie wiem, czy byśmy się nie wyleczyli. Bo nas takowa jest zarazę. Dobra, wyleczmy się, wyleczmy się. Tyk. Bo on ma dużo, on ma nastakowaną tą zarazę na trochę, więc git. Wow, skrzynka tu będzie zajebista. 45 uników. No spora akurat. Tu musimy zrobić tak i później tym tu. Big, git. Kolego! Myśmy się kurwa nie tak umawiali. Ty, dobra, to my nie chuja, widzowie. Dobra, my tego Barona przez 5 odcinków będę to robić. Dobra, to będzie specjalna seria, nazwa kurwa Droga do Barona, ty. Dlatego w życiu nigdy nie ma takiej możliwości, że to zabije to coś. Nie, jak tu jest mocny krokodylowaty taki, to przecież... Baron to jest jakiś, musi być gigantus szefus. Też musimy mieć bezpośrednią drogę do Barona, bo inaczej... Inaczej jak ja... Takim kurwa składem do tego Barona pójdę, to ale będzie heca, widzowie. Proszę nie zabijać, bo ona bardzo przydatna jest, bardzo, bardzo przydatna. Spokojnie. Pyk i healek. I healowanko, a nie możesz się skillować. Świetnie, to w takim razie zaraza. O kurwa, co jest? No... Jeszcze się wyleczy. O kurwa, widzowie, ten Baron to jest nie... To jest, kurwa, widzę, ciężki przeciwnik. Ale się syf tu zadział. No dobra, fajne rzeczy dostałem, widzę. Bardzo fajne rzeczy. No ale... Wolałbym zaraz fajny... Widzowie! Przecież my poszliśmy na dwór. Na chuja wziąłem tyle pochodni. W sumie. Zapomniałem o tym. Że to dwór jest. Dobra. Trzeba ich tak zrobić. Pyk, pyk, pyk. Zjedz sobie ile wlezie. Musimy ich wyhealować, bo tutaj jeszcze podróż jest kurwa daleka. Healu, healu, healu. I tak robimy. I git. Otwieramy to. Czy tu coś potrzebuje? Chyba nie. Chyba taką mogę sobie otworzyć. No fajne rzeczy. Jesteś muszkieter? Nie, jesteś hiena. No to jest problem. Za klucz? Bo za łopatę. Spokój się. A, nie mogę iść, bo mi się klawa wyłączyła, nice. Ja nie wiem, widzowie, dlaczego tak jest. Ale tak jest. Że kiedy nagrywam albo streamuję, to nagle mi się wyłącza klawiatura. Dobra, żeby dojść dalej, potrzebujemy, czyli pod 7, potrzebujemy żółtego klucza. Żółty klucz zdobywa się pod 6. Gdzie jest znowu krokodylowaty jebany. A żeby dojść do 6, potrzebujemy 1, 2, 3, 8 wejście. A my jesteśmy na 1, 2, 3, na 7. Mapa chyba wszędzie wygląda tak samo. Weźmy sobie pochodnie, możemy? A nie, już użyliśmy. No na pewno z pustymi rękoma nie wrócimy. Ale na pewno też do krokodylowego tego nie pójdziemy. Bo już nie damy teraz rady. Ja, widzowie, myślałem, że to będzie prosta misja, że ja kurwa idę do gościa. Cyk, cyk, cyk i po robocie. O kurwa. Dobra, nie biorę tego. Jebać. Żarcie, jedzcie sobie, tak. Przed tą bitwą też was nakarmię. Może już pełny jesteś, ty? Coś ten? Pełny? No dobra, to walka.
że słucham excuse moi? Excuse moi? No tak, no se pierdolni, a co nie? O kurwa mać. Oj, 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 oj. Nie no, ewakuacja kurwa, przecież nie dam rady. Tak mi się wydaje, że może być kurwa ciężko. No i unik jak zwykle, bo ten trendowaty to niczym nie potrafi trafić. Proszę nie pragnienie. Fajno, nie przesuwaj. Zajebiście. Okej, czyli jeden już się wypierdolił, git. Tam została jeszcze dwójka pojebów. O, dobra. Ewakuacja, bo nie dam rady. Ni chuja nie damy rady z takim składem. Co to kurwa jest? Nie, nie, nie. Wracamy. Przegrupowanie taktyczne w osadzie. Chuja tyle rzeczy wziąłem, bo ja myślałem, że my prosto na barona idziemy, tak o. Ciężka lokalizacja, widzowie. O 6 więcej rekrutów niż zwykle? O kurwa! Ale skład! Poka na tego, to co ulepszyłem. Na wóz. O kurwa, ile błyskotek. Zawsze można sobie kupić coś fajnego. No ale my już mamy takie dojebane błyskotki, że akurat no... No akurat błyskotki to mamy kosmicznie dobre, same te legendarne, to jest miodzio. Widzowie, nie wiem ile będzie trwał ten odcinek, nie wiem. Ale wiem, że następny odcinek poświęcę bezpośrednio Baronowi. Nie wiem, czy następny odcinek może trwać 50 minut. Naprawdę nie wiem, ile będzie trwał następny odcinek. Może około 50 minut. Ale pójdziemy bezpośrednio na Barona i go pokonamy. W następnym odcinku skupimy się może na Butcher's Circus. W sensie na tym cyrku. Jednego pajaca już macie, ale tutaj. Ja w sensie. Ale zobaczymy sobie, co się dzieje w tym cyrku. No i w kolejnym odcinku pójdę na ten najciemniejszy log. Będę się tak starał wrzucać te odcinki, ja nie wiem czy one będą trwały niektóre 50 minut, a niektóre może 7. Ale uznajcie, że będę je, postaram się je wrzucać codziennie. Więc no też one trochę czasu na pewno zabierają, żeby je przemontować. I tyle widzowie na dzisiaj, wpadajcie na serię z Assassin's Creed, którą nagrywam, na Twitcha, Discorda i tak dalej, wszystko macie w opisie. Pozdro widzowie. Jemson.